Tytuł kursu: elementy przekazu reklamowego. Moduł: prawno-etyczne ograniczenia reklamy. Temat: reklama a komunikacja gospodarcza. Szanowni Państwo, dzisiejsze zajęcia wprowadzą nas do zagadnień z zakresu przekazu reklamowego. Zdefiniujemy, czym w ogóle jest reklama, jakie jest jej znaczenie we współczesnym świecie oraz jak wygląda system komunikacji. Na podstawie własnych obserwacji proszę powiedzieć, czym według Państwa jest reklama? Reklama to, najprościej rzecz ujmując, przekaz informujący potencjalnego klienta o danym produkcie. Wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach reklama to coś więcej niż zwykły przekaz. To próba nawiązania z nami kontaktu, rozmowy. Zgadza się. Jak z pewnością Państwo zauważyli, reklama jest wszechobecna. Dotyczy niemal każdej dziedziny życia – ekonomii, marketingu, psychologii, socjologii czy prawa. W związku z czym można wyróżnić kilka rodzajów definicji reklamy. Zgodnie z polskim prawem, reklama to każdy przekaz niepochodzący od nadawcy, zmierzający do promocji, sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez reklamodawcę, nadawany za opłatą lub inną formą wynagrodzenia. Definicja ta, w dużym skrócie i w bardzo ogólny sposób, informuje o tym, czym jest i na czym polega przekaz reklamowy. Należy pamiętać, że reklama jest sztuką polegającą na opisywaniu i przedstawianiu nabywcom korzyści, jakich dostarcza produkt. Celem jest skłonienie odbiorcy do jego nabycia. Każdy przekaz reklamowy oparty jest na wiedzy, jak należy go konstruować. A skuteczność to nic innego jak stopień realizacji celów, jakie przedsiębiorstwo chce osiągnąć przy pomocy reklamy. Jak już zostało powiedziane, reklama to komunikat między nadawcą a odbiorcą. Należy jednak rozróżniać komunikację reklamową od komunikacji gospodarczej. Zgodnie z definicją Małachowskiego, komunikacja gospodarcza to dziedzina wiedzy i działalności praktycznej, łączącej ogół celów, czynników, czynności, metod, środków i systemów służących do wielopłaszczyznowej wymiany różnorodnych informacji gospodarczych pomiędzy określonymi podmiotami gospodarczymi. W odróżnieniu od przekazu reklamowego, komunikacja gospodarcza nie ma na celu zachęcenia odbiorcy do nabycia produktu. Jest jedynie przekazem, dzięki któremu obrót staje się w ogóle możliwy. Jak Państwo sądzą, jakie więc informacje przekazywane są w komunikacji gospodarczej? Myślę, że te podstawowe informacje dotyczące cenników i katalogów ofertowych. Zgadza się. A ponadto listy przewozowe, faktury, komunikaty bezpieczeństwa informujące o wycofaniu produktu i komunikaty ostrzegawcze o użytkowaniu produktu. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.